województwo podlaskie w tej chwili jest pionierem w wdrażaniu na skalę ogólnopolską tego typu rozwiązania informatycznego. Jest pionierem. To, że się wyrobiło, powiedzmy, w terminie, zostały złożone oferty, no to należy się naprawdę słowa podziękowania. Tego typu projekty są realizowane w tej chwili na terenie 4 województw w Polsce. To jest podkarpackie, z którego pochodzę, Dolny Śląsk, Łódzkie i to Podlaskie. I chcę powiedzieć, że interesując się tymi wdrożeniami, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, iż w województwie podlaskim ten projekt został uruchomiony. Powiem, w tych pozostałych województwach niestety, ale to się na razie bardzo odwleka. Jest to budowa kompleksowego wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na wszystkich świadczeniobiorców województwa podlaskiego, który umożliwi wymianę danych medycznych, informacji między istniejącymi już systemami, ale także centralnym. My tutaj nie zrewolucjonizujemy naszego systemu na tyle, żeby on na przykład funkcjonował tak, jak w najbardziej cywilizowanych krajach Europy. Brakuje tutaj na przykład nam karty, elektronicznej karty pacjenta, ale na przykład w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia za potężne pieniądze też z Unii Europejskiej taki system buduje i my już tak przygotowujemy swój system, aby z każdym projektem, który realizowany jest czy przez Ministerstwo Zdrowia, czy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, był on kompatybilny i można było go włączyć. Ten projekt ma służyć tak naprawdę szpitalowi, bowiem daje nam pewne narzędzia związane z funkcjonowaniem szpitala. Tymi narzędziami są, otrzymamy coś, co jest, wydaje się być takie oczywiste, mianowicie sprzęt komputerowy, otrzymamy oprogramowanie do tego sprzętu, serwery i serwerownie, które umożliwi nam gromadzenie danych oraz otrzymamy system informatyczny, czyli sedno i clue tego programu, który, dzięki któremu będzie możliwych kilka spraw. Tych kilka spraw to jest przekazywanie informacji, gromadzenie informacji, przetwarzanie informacji. To nam umożliwi ten system informatyczny. Mówiąc o systemie informatycznym, mam na myśli tutaj kilka takich modułów. Pierwsze to jest tak zwana część biała. Część biała i część szara. Część szara to jest oprogramowanie dotyczące pionu księgowości, rozliczeń z NFZ-em, przetwarzania informacji takiej zarządczej. Część biała to jest część związana z ruchem chorych, czyli rejestracja pacjenta od momentu wejścia do szpitala i jego śledzenie poprzez poszczególne oddziały, pracownie do momentu wyjścia. Apteczka główna, apteczka oddziałowa, czyli to jest gospodarka lekami. Leki są najwyższą pozycją w kosztach, jak chodzi o zużycie materiałów. Więc kontrola, monitoring leków, szczególnie dla każdego szpitala, jest bardzo ważna. Idąc dalej, jak chodzi o ten system, o funkcjonalność tego systemu, zaczynamy tworzyć dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej jest to w skali kraju, jest to rewolucja. Bowiem zgodnie z rozporządzeniem do 31 lipca przyszłego roku, 2014 roku, obowiązuje prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej. Od 1 sierpnia przyszłego roku będzie obowiązywać forma elektroniczna tej dokumentacji. Główne korzyści, tutaj chyba jest najważniejsze w tej chwili, główne korzyści i pacjentów, i lekarzy, i podmiotów leczniczych, a także organów założycielskich. Jeśli chodzi o pacjentów, to przede wszystkim bardziej efektywna komunikacja pacjentów z podmiotami leczniczymi. Na takiej specjalnej platformie e-usług zdrowia będą wszystkie informacje dla pacjenta, a więc jeżeli ktoś potrzebuje specyficznego lekarza, specjalistycznych procedur, czy nie chce się na przykład leczyć w Łomży, a w Suwałkach, a gdziekolwiek, to tą informację, taką szczegółową informację na tej platformie znajdzie, a więc lepsza komunikacja z pacjentów ze szpitalem. Dalej, krótszy czas obsługi procedur rejestracji do lekarzy specjalistów. Poprzez taką platformę będzie można się elektronicznie zarejestrować u danego lekarza w danej klinice, w danym oddziale, jakkolwiek. Mówiąc o prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, konsekwencją tego jest to, że pacjent będzie mógł tą dokumentację otrzymać w formie elektronicznej. Jaka to będzie forma? Czy to będzie w formie PDF-u, prawda? Czy to będzie, powiedzmy, ktoś przyjdzie i, prawda, będzie chciał, powiedzmy, poprzez nośnik jakiś informatyczny skopiować sobie to? To jest kwestia do rozwiązania jeszcze. Kolejną kwestią to jest sprawa związana z magazynowaniem tej dokumentacji. Posiadane serwery będą służyły między innymi ku temu,
aby tą dokumentację gromadzić. Tutaj będziemy mieli taki zdalny dostęp do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej w danej placówce. Ale to też dobrze. Jeżeli klient, pacjent leczy się w szpitalu wojewódzkim w Łomży, to i lekarz, i pacjent do tej dokumentacji będzie miał wgląd. Ile razy przychodzimy do lekarza, odgrzebujemy jakieś stare rzeczy, ponieważ tam do czegoś nam jest potrzebne, prawda? Czy inny lekarz się spytał, czy potrzebne nam do ZUS-u, KRUS-u, czy tak dalej, czy coś w tym rodzaju. Zawsze będziemy mogli takie dokumenty skserować sobie z własnej elektronicznej dokumentacji medycznej. I proszę Państwa, oczywiście cały czas będzie aktualna informacja o zbliżających się terminach, badaniach i akcjach profilaktycznych. To są te korzyści, które ma pacjent. Wdrożenie systemu informatycznego dla naszego szpitala umożliwi nam również elektroniczny obieg dokumentów. Elektroniczny obieg dokumentów to jest to coś, co powoduje, iż jeśli dokument wpłynie na stanowisko komputerowe czy na oddział, zostanie odebrane, to mamy już określony termin czasu na realizację tego zadania na przykład. To już nie eliminujemy w tym momencie zarówno czas obsługi pacjenta, czas załatwienia spraw. I dokument papierowy w stercie kartek, które są, może zawsze się zawieruszyć, natomiast jak chodzi o dokument w formie elektronicznej, jest tam pewien termin związany z odpowiedzią. To, co nas najbardziej cieszy, to znaczy organy założycielskie, my jako oczywiście i szpitale, i podmioty lecznicze będziemy mieli po pierwsze usprawniony proces leczenia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Koniec z tymi przesyłaniem, pani Jasiu, proszę jeść tam, proszę przynieść to, proszę jeszcze coś. Wszystko będzie, cała dokumentacja będzie się odbywać na terenie szpitala elektronicznie i taka również informacja będzie dostarczana do organów założycielskich, a więc do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i do Wydziałów Zdrowia, bo takie są również w powiatach. Tam będziemy mieli przede wszystkim stały monitoring finansowy. Będziemy wiedzieli, gdzie są straty, będziemy wiedzieli, gdzie oddziaływać, będziemy szybko wiedzieli, gdzie interweniować. I to jest, myślę, bardzo dobry prognostyk właśnie na to, żeby w tych procesach reformujących szpitale w ten sposób uczestniczyć. Oczywiście nastąpi optymalizacja kosztów, mam nadzieję, i będziemy mieli też bezpieczny system archiwizacji dokumentacji medycznej. Dzisiaj skończą się już te półki, te piwnice, gdzieś tam odgrzebywanie archiwów, wszystko będzie oczywiście elektronicznie archiwizowane. System informatyczny powoduje również to, iż co jest szczególnie ważne i taką piętą achillesową wielu szpitali, to jest terminowość rozliczeń z NFZ-em. Ja powtarzam wielokrotnie, iż dzięki temu, że pacjenci przychodzą do nas do szpitala, leczymy ich, rozliczamy z NFZ-em, a rozliczanie to polega na tym, iż przesyłamy dane do NFZ-u. Kwalifikując danego pacjenta do danej grupy, otrzymujemy z tego tytułu środki finansowe. Prowadząc dokumentację medyczną w formie elektronicznej, karty statystyczne w formie elektronicznej, umożliwia nam to, iż te dokumenty po wypełnieniu będą widoczne już w komórce zajmującej się, w module zajmującym się rozliczeniami z NFZ-em. Po przesłaniu ono będzie automatycznie wysyłane do NFZ-u. Oczywiście po sprawdzeniu, po zweryfikowaniu. Dla nas jest to o tyle istotne, bowiem spotykamy się z tym, iż ilość pacjentów w skali miesiąca jest wyleczonych, wypisanych, natomiast powiedzmy karty, historie chorób, na przykład gdzieś tam zdarza się, że zalega na oddziałach, prawda? W formie papierowej. Mając formę elektroniczną, wiemy, że pacjent nie wyjdzie ze szpitala, nie zostanie rozliczony, dopóki lekarz prowadzący nie zrobi tego kliknięcia i zakończenia leczenia. Wartość budżetu e-zdrowia to jest 62 miliony złotych. Oczywiście 85% to są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc pieniądze z RPO, którym dysponuje zarząd województwa. 15% to wkład własny beneficjentów. Proszę Państwa, powiedziałem, ilu jest podmiotów. 37 podmiotów. Generalnie są to szpitale publiczne naszego województwa, więc te, które należą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do powiatów, bo jest 10 powiatów, które mają szpitale. I proszę Państwa, jedna spółka prawa handlowego to jest Szpital Zambrowski oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Wartość projektu dla Szpitala Wojewódzkiego obejmuje kwotę ponad 3 300 000 zł. Z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest to kwota 2800, natomiast dzięki dotacji celowej
województwa podlaskiego w wysokości 458 tysięcy złotych. Szpital nie będzie ponosił tych kosztów. Zrealizowaliśmy w tej chwili pierwszy etap realizacji tego programu dla naszego szpitala. Ten etap polega na tym, iż zostały zakupionych 85 zestawów komputerowych, laptopy, skaner, czytniki, drukarki. Jest to wartość 337 tysięcy złotych brutto. W drugim etapie to jest okablowanie szpitala, czyli tworzymy sieć wewnętrzną oraz remontujemy serwerownię, do której zostaną wstawione serwery.